Nagrałeś to? No to możemy od tego zacząć. Czemu się tak mnie bałeś, Arek? Wiesz co, no sprawiałeś takie wrażenie takiej osoby. Wiesz co, bo może... Twoje spojrzenie, wszystko mimika twarzy. Może nic nie umiałem wtedy i tym to maskowałem. Wiesz? Czy ja wiem? Arek, a w którym ty roku do szkoły przyszedłeś? Wiesz co, przyszedłem w 2012. Aha, dopiero przyszedłeś, czyli w 2015 robiłeś dyplom. Tak, w 2015. Co robiłeś na dyplom? Myśmy robili Onych, Witkacego i Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Okej, okay, czyli robiłeś ten spektakl, którego plakat mam w gabinecie, a Mężczyzna to był ten super rzecz, którą robiła Agnieszka Radzikowska. Dokładnie. Aha. Arek, ile masz psów? Psów? 10. I co z tymi psami robisz? No, posiadam, co można robić. Ale to masz jakąś hodowlę taką, że potem jeździsz z nimi gdzieś na jakieś wystawy? Tak, tak, mam hodowlę psów i no, takie zamiłowanie właśnie, można powiedzieć, od dzieciństwa, nie to, że hodowla, tylko zawsze u nas w domu mieliśmy psy. No, a co to jest, jaka to jest rasa? To są bulteriery. Bulteriery i wilczaki czechosłowackie. Okay, a to są jakieś niebezpieczne te bulteriery psy? Ja się nie znam na psach. Wiesz co, ciężko jest to stwierdzić. Ciężko jest to stwierdzić, ale generalnie wszystkie psy, które na przykład ja znam i które ja posiadam, to one nie są agresywne, ponieważ ta rasa nie należy do psów agresywnych. A, no właśnie o to pytam. Czy nie miałeś jakichś takich, bo wiesz, jak bulterier, to mi się kojarzy, że to coś takiego, co nie, się nie, nie. On nie rzuci i przegryzie mi aortę. Wiesz co, no nie ocenia się książki po okładce, więc to, że pies na przykład tak wygląda, nie oznacza, że dany pies jest jakiś agresywny. No to wszystko zależy od wychowania, od socjalizacji, no... przede wszystkim od zabawy i tak dalej. A jakie masz jeszcze zwierzęta? No generalnie jeszcze koty. Jeszcze koty, mekuny. I te psy z kotami się... Tak, nie ma żadnego problemu. Bo jest tak, mieszkać jak pies z kotem, nie? Tak. Ale nie, u ciebie to nie funkcjonuje, że oni się nie lubią. Nie, 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 nie. A masz jeszcze modliszkę? Nie, modliszki już nie mam. Modliszka odeszła? Tak, odeszła już właśnie. A, widzisz. Bo wiecie państwo, Arek mnie namówił jakiś czas temu na modliszkę i ja kupiłem tę modliszkę i wspaniała to była towarzyszka. Ja jeździłem z nią do Łodzi, jak gdzieś jakieś wyjazdy miałem, to ją zabierałem. Codziennie trzeba było tej modliszce znaleźć jakieś jedzenie, jakąś muchę albo coś takiego żyjącego. I kiedyś jej znalazłem takiego czerwonego robaka i ona niestety tego czerwonego robaka z pancerzem chitynowym zjadła i już... No bo modliszka nie trawi chityny. No właśnie. Tak mi było strasznie szkoda. Edwarda miała na imię. Edwarda. Tak, i odeszła Edwarda. Czyli twoja już też odeszła, tak, ale ze starości. Tak, z racji wieku. U mnie już ze starości, tak. Już doszła do tego stanu imago, jak to się mówi, czyli tego końcowego i... Niestety Arek, pożegnała się. Arek, zadowolony jesteś ze swojego przebiegu życia artystycznego? Myślę, że tak. Wszystko powoli, stopniowo idzie w dobrym kierunku, cały czas idę do przodu. A co cię najbardziej cieszy? Co mnie najbardziej cieszy? Ogólnie, że żyję, że jestem. A nie, ja teraz, wiesz co, nie egzystencjalnie, tylko o zawodzie. O zawodzie? Cieszy mnie to, że w ogóle mogę uprawiać ten zawód, że cała otoczka tego teatru, spotykanie niezwykłych ludzi, praca z niektórymi znanymi reżyserami, to jest coś fascynującego i niepowtarzalnego praktycznie. No teraz wracasz z próby pewnie z Janem Klatą? Nie, dzisiaj nie mieliśmy. Nie mieliście dzisiaj, ale wczoraj mieliście. Ale wczoraj mieliśmy, tak. Z jakimi jeszcze reżyserami pracowałeś? Takimi, że młody człowiek powinien mieć szybsze bicie serca. No, myślę, że na pewno z Piotrem Cieplakiem, z Jackiem Głąbem, z Mają Kleczewską, z naszym dyrektorem Robertem Talarczykiem,
No, no, no. No trochę by było, musiałbym i to wszystko wymieniać. Chłopak, który skończył szkołę aktorską Teatru Śląskiego. No studium wtedy jeszcze. No wtedy, no, tak, wtedy, no, wtedy studium, no. Ale nazwa jest zmieniona i już dzisiaj Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego. A jak to się stało, że ty się znalazłeś tutaj w Teatrze Śląskim? Jesteś etatowym aktorem Teatru Śląskiego? To jest bardzo ciekawe, interesujące pytanie. Ponieważ wziąłem i musiałem najpierw ukończyć tą szkołę aktorską, czyli ówczesne studium. I podchodziłem też 3 razy do egzaminu eksternistycznego. 3 razy podchodziłeś? 3 razy podchodziłem. Czyli 2 razy nie zdałeś? 2 razy się nie udało, dopiero za 3 razem. Można powiedzieć, że tuż przed pandemią był ten 3 raz. I no i też dostawałem różnego rodzaju role w naszym teatrze. Ale to było tak, że ty już grałeś w Teatrze Śląskim, pojechałeś na egzamin eksternistyczny i go nie zdałeś. Tak. Bywało tak. Było tak. Widocznie nie było tak, że... Może inaczej. Widocznie było tak, że byłem jeszcze nie do końca przygotowany do wykonywania tego zawodu. No dobra. A co jest najtrudniejsze dla ciebie w tym zawodzie? Co jest najtrudniejsze? Myślę, generalnie wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym, co jest najtrudniejsze w tym zawodzie. Ale przede wszystkim dla mnie najtrudniejszy była pamięciówka, żeby w ogóle tekst zapamiętać. To było takie na początku kariery, jaką miałem, ale potem z ćwiczenia na ćwiczenie wzięło i ta pamięć jakby się trochę poprawiała i teraz praktycznie nie ma żadnego problemu. Myślę, że to było takim najtrudniejszym jak dla mnie momentem w karierze. A jak najtrudniejszy, to taki najbardziej cieszący, przynoszący satysfakcję moment z drugiej strony? Myślę, że ciągle on jeszcze nie nadszedł i myślę, że nadejdzie cały czas. Myślę, że to wszystko w swoim czasie. Wiesz, Arek, żeby nie przegapić tego, że to się właśnie dzieje teraz, wiesz? No wiesz, no. Wiesz, bo to może teraz jest ten moment. Wiesz taki... co, może być teraz, może być za rok, za 2, za 10, za 20. To nie znamy dnia ani godziny. A wróćmy do szkoły aktorskiej. Co ci tak najbardziej zapadło w pamięci ze szkoły? Najbardziej, no na pewno zajęcia z tobą. To tak mówiąc pół żartem, pół serio. Ale generalnie, co najbardziej pamiętam? Najbardziej pamiętam zajęcia z Wiesiem Kupczakiem. Co prowadził? Podstawy gry aktorskiej prowadził. Z świętej pamięci Jerzym Kuczerą też pamiętam wiersz. Z panem Romanem Michalskim też, który prowadził prozę i też podstawy gry aktorskiej. No, z Basią Bielaczyc pamiętam zajęcia. No, można byłoby wymieniać, no. Takich rzeczy się nie zapomina. A powiedz mi, Arek, jaką byś dał radę młodym ludziom, którzy mają wejść w zawód? Co taki człowiek, o czym powinien pamiętać? Co powinien robić, żeby żyć z tego po prostu? Żyć z tego? Myślę, że taką dobrą radą dla młodych adeptów jest taka, żeby się nie poddawali i dążyli do wykonywania swojego zawodu jako jakiegoś najskrytszego marzenia. To jest takie jedno z takich najważniejszych rzeczy, żeby się przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nie poddawali i dążyli do tego, bo nie ma nic piękniejszego w życiu, jak wykonywanie zawodu, który się lubi, ceni, kocha. Myślę, że to jest takim najważniejszym czynnikiem w życiu aktora i ogólnie, czy to jest inny zawód, czy to jest pielęgniarka, czy to jest, nie wiem, czy to jest jakiś zoolog, czy to jest jakiś archeolog, czy kosmonauta. No, mógłbym wymieniać po prostu
w nieskończoność, bo nie ma nic piękniejszego. Nie, bo to jest właśnie super to, co mówisz, bo że ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym robić coś, czego nie lubię w życiu. Mm-hmm. Ja się czuję strasznie szczęśliwy, że zarabiam, żyję z tego, co tak naprawdę kocham i robię to, co chcę robić, tak naprawdę. Dokładnie, to jest najważniejsze. I chyba to jest klucz do tego też, że do szczęścia w tym zawodzie, że to trzeba robić to, co się lubi, co się kocha, co przynosi szczęście i satysfakcję. No tak, jak powiedziałem, nie ma nic piękniejszego. Ale w tym wszystkim, żeby tym aktorem zostać, to chyba musi być jakiś upór. Bo przecież to nie było tak, Arek, że ty zostałeś tym, że wiesz, że przyszedłeś tutaj do dyrektora Talarczyka, a on cię z otwartymi ramionami przyjął do pracy. No, przede wszystkim... To musi nie było być. Chyba tak łatwo, wiesz, nie? Wiesz, no to jest tak jak z, można powiedzieć, z zdawaniem ogólnie do szkół, bo jeżeli weźmiesz i poddasz się już na pierwszym etapie, no to praktycznie... Nie to może, że jesteś skończony, tylko że masz takie lekkie zniechęcenia, ale jeżeli nie jesteś uparty w tym, co chcesz osiągnąć i cierpliwy przede wszystkim, no to nie wiem, co ogólnie powiedzieć. No, tak jak mówię, jeżeli jesteś cierpliwy i też uparty, że chcesz wykonywać ten zawód, no to będziesz i dążył do tego. Arek, mówiłeś, że pracowałeś i z Kleczeską, i z Cieplakiem, i z Larczykiem, teraz z Klatą, a która z tych ról, które grałeś do tej pory, którą najbardziej lubisz? Nie wiem, czy jeszcze grać, czy może już jej nie ma? Może nie jedna, może kilka? Wiesz co, ja myślę, że jeszcze ta rola nie nadeszła, więc myślę, że ona jeszcze nadejdzie. No, a gdybyś miał, wiesz, jutro umrzeć na przykład, to którą byś... No, nie mówmy takich rzeczy, że ja chcę jeszcze pożyć na tym świecie. No, ale do tej pory to myślę, że tak, co mi zapadło w pamięć, to myślę, że to była praca z Piotrkiem Cieplakiem, gdzie miałem postać Spirydona. Taką dosyć... Opowiedz dosyć, dosyć powiem, bo grałem tam Kniazia Mołdawskiego. Z racji tego, że jestem dosyć niski, no do chudszych też nie należę i potrzebował właśnie Piotrek takiej postaci, takiej osoby do postaci. I to była dosyć taka, to dosyć duża rola to była, dosyć duża rola. A jaka w takim razie, mówisz, że to nie nadeszło jeszcze, a jak sobie wyobrażasz taką rolę spełnienie marzeń? Rolę wspomnienie marzeń? Spełnienie. No ja bym chciał na pewno zagrać w filmie Park Jurajski, bo to jest jakieś tam gdzieś moje marzenie, gdzie... W filmie Park Jurajski? Tak, to bym chciał, bo od dziecka zawsze się interesowałem paleontologią i archeologią, więc to mnie najbardziej tak by... takie marzenie, takie najskrytsze, gdzie chciałbym kiedykolwiek w ogóle wziąć udział w tym filmie i zagrać jakąś ciekawą rolę w tym filmie. Ale no, to są tylko marzenia, ale no, jak to się mówi, no nie marzenia warto spełniać. A gdybyś miał nie być aktorem, to wyobrażasz sobie, że się spełniasz w czymś innym? Sądzę, że znalazłbym coś takiego. Ale to jest hodowla na przykład zwierząt, psów? Nie, wiesz co, hodowlę zwierząt co nie traktuję jako jakiś zarobek czy coś takiego, ponieważ ja to traktuję hobbystycznie. Sądzę, że na pewno znalazłbym jakiś inny ciekawy zawód. Też którym gdzieś tam w dzieciństwie może marzyłem czy coś takiego. A ty jesteś, Arek, też muzykiem. Tak. Na jakim instrumencie grasz? Na trąbce. Na trąbce gram. I grywasz jeszcze czasami? Bo... No czasami grywam. Czasami jeszcze czasem reżyserzy sobie ostrzą zęby na to, żebyś na tej trąbce grał, nie? U Maji Kleczewskiej się zgodziłeś. Nie pamiętam, jak to było, nie? Że Maja się nagle dowiedziała, że ty grasz na tej trąbce. Ja pamiętam to też, jak to było. Tak. No, więc... Było ciekawie. No, ale super to wyszło. Bardzo, bardzo sprawnie to zrobiłeś. No myślę, że nikt się też nie spodziewał, że to też tak wyjdzie. No dobra, Arek, a
masz taką, czy też miałeś taką pasję nurkowanie. Miałem, tak. Kiedyś i ja zacząłem nurkować teraz i próbuję cię zaciągnąć na wspólne nurkowanie. Słuchaj, może się umówimy w końcu do tego deep spota pod Warszawą. Wiesz, ciepła woda i pojedziemy. Wiesz co, no obiecuję ci już tyle razy, no. że weźmiemy i pojedziemy, że muszę ci obiecać dalej, że weźmiemy i pojedziemy. Dobra. No, ale wiesz, no trzeba by było sobie też przypominać parę rzeczy. Ja ci wszystko, Arek, pokażę. No wiesz, no wtedy, kiedy ja zdawałem, to wiesz, się dużo zmieniło. Balastu tam nie trzeba, bo bez pianki, tylko wiesz, w samych kąpielówkach. Wiesz to, żebym ja tylko nie był balastem i teraz. I tylko wiesz, tylko ten inflator podepniemy i wiesz, będę ci najwyżej spuszczał i, albo dodawał powietrza. O, dobra, najwyżej rurkę mi weźmiesz z góry. No. To jesteśmy umówieni. No, trzymam cię, Arek, za słowo. Dobra, nie ma sprawy. I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.